uciekliśmy panu, nie wiem jakim cudem. Gdzieś trzeba się szybko schować, żeby mnie nie znalazł. Ernest. Dobra, wchodzimy gdzieś tu. Kurde, nie ma nigdzie wejścia. Tu jest, dobra, wchodzimy. Nie wiem, wytrzymamy, może Ernest się znajdzie. Jesteśmy niedaleko. Dobra, chowam się tu. Niech szybko lepiej Ernest się znajdzie. Co tu mamy? Trochę. Dobra, chowam się. Ernest, proszę, tylko znajdź mnie. Jest gorszy niż myślałem. To miała być zwykła noc na ruinach, zwykły filmik, ale wszystko obróciło się na naszą niekorzyść, jak widzieliście zresztą w poprzednich filmach. Nie mam pojęcia, gdzie może być, ale nie wiem, może w końcu uda mi się go znaleźć. Dobra, będę wam dawał na bieżąco newsy. Może w końcu się uda. Szukam dalej Łukasza. Łukasz! Łukasz! Słyszysz mnie? Co? Łukasz? Co ty robisz? Stary, no szukałem cię pół godziny. Czemu tak długo? Czemu tutaj siedzisz? Weź wychodź. Nie masz nikogo, klaunów? Nie, ja żadnego nie spotkałem, a ty? Ja spotkałem. Dobra, chodź, może go tu nie ma. Stary, siedziałem tak pół godziny schowany, żeby nikt mnie nie widział. Serio? Tak. Ja się tylko błąkałem po lesie normalnie. Dobra. O, ale mnie nogi bolą. Okej, stary, to teraz tylko musimy ustalić, czy chcemy wrócić do ruin po nasze rzeczy. W moim plecaku było wszystko, nasze dokumenty, nasz portfel. Już walić namiot, walić grilla, wszystkie rzeczy, nie? Nie wiem, myślę... Czy jestem całkowicie na nie, powiem ci szczerze, po tych wszystkich wydarzeniach, ale trzeba. No nie możemy bez dokumentów, nie będziemy wyrabiać nowych dokumentów, mamy za dużo pieniędzy też ale w torbie. Zobaczmy, czy oni są w ogóle. Właśnie, w sensie, bo już, nie wiem... Przyciemnie leda troszkę, bo ile, widać. No. Przez ile się nie widzieliśmy? W sensie z 15 minut się nie widzieliśmy sami, nie wiem, nie, trochę pół godziny. Po lesie, pół godziny. Ale no, myślisz, że cały czas by tam siedzieli? Pół godziny. Myślę, że jak ktoś chciał nas nastraszyć, to już dawno poszedł. Nie wiem, czy oni są, bo ostatnio. Dobra, jesteśmy już prawie przy ruinach. O, widać je nawet. Nie wygląda, żeby ktoś tutaj był. Ale lepiej się skulić trochę. Straszna cisza teraz. No, jest cisza. Za cicho. Ale myślisz, że ktoś by siedział tutaj po ciemku i na nas czekał przez pół godziny? Czy ty widziałeś, co mi siedział, kiedy ciebie nie było? Spotkałem jednego z klanów właśnie w lesie, nie wiem, co z drugim, więc ja się boję o drugiego. Wiem, gdzie jeden jest, ale widziałem. Dobra, go. Dobra, trzymasz kamerę w ogóle? Tak. Dzięki. Dobra. W takim razie wchodzimy do ruin. O nie, ale woda! Ja nie mogę! Co tu się stało? Padał deszcz? Cały czas padał deszcz. Dobrze, że teraz już nie pada. Dobra, ciszej musimy być, Ernest. Czemu no dobra, tu nie słychać. Nie, zupełnie nic nie słychać. Myślę, że ten, kto tu był, niedawno poszedł. Myślisz? Tak. Czy wiesz, to po tylu wydarzeniach, to ja nawet już nie wiem, czy mam w sobie jakiekolwiek emocje. Gdzie został mój plecak w ogóle? Czekaj, sprawdźmy na razie. Sprawdźmy na trzecim piętrze. Dzieło, czy już na nie? Trzecim piętrze najpierw sprawdzamy. Dobra, nie wiem, czy chcemy ryzykować. Sprawdźmy tam najpierw, gdzie go zostawiliśmy. Potem, nie wiem, potem przeszukamy resztę pomieszczeń. Być może... Kurczę, mam nadzieję, że nie zabrali plecaka. Też mam taką nadzieję. Zobaczmy. Czekaj. Tu jest cisza, ale... Czekaj. Może sprawdźmy najpierw w dół w sumie. Dobra, bo się zaczęliśmy od złej strony. Co jest? Czemu to jest zapalone światło? Widzisz to? Mój plecak, bierzemy go. Co to jest? Wow! Ale szczepią mi nogi. Co się dzieje?
Znowu. Ale mi się ręce trzęsą. Przybliż to, przybliż to. Trzymaj. Czy to klaun? Uciekniemy czy nie? Każdy to. Schowajmy się. Nie widzimy. Co jest? Co się dzieje? Jest jeden, a gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Co jak drugi nam... Jezu, widziałeś jak przekrzywił twarz? Co się dzieje? Jest drugi, widziałeś? Widziałeś? Widzisz drugiego? Jest przybyt? Jest ich dwóch, jest ich dwóch. Myślisz, że widzą nas w takiej ciemności? Nie wiem, siedzimy cicho. Jest maksymalne przybliżenie. Nie, musimy uciekać, musimy uciekać. Za blisko to. Uciekamy, musimy uciekać do domu! Biegniemy przed siebie! Chowaj się szybko! Chowamy się! Skakuj, chowaj się! Szybko, chowaj się za tym! Skakuj szybko! Skakuj! Trzymaj, kurde! Mam kamerę, poczekaj! Oła! Trzymaj! Zapuścimy! Skakuj, skakuj! Dobra, gasimy lejda, gasimy lejda. Już jesteśmy tutaj bardzo długo, myślę, że możemy wyjść. Dobra, wyskoczymy, wychodzimy, zobaczmy. Dobra, wychodzimy. Patrz, o kurde, myślałem, że nie wychodzą. Przybliżasz. Łukasz teraz filmuje, my wyszliśmy ogólnie już z tego pola. Zmierzamy do domu, chociaż nie wiemy dokładnie w którym kierunku, szczerze mówiąc. Ale to jest posrane to, co wszystko się dzieje. O kurde! Jak... Nie! Stoi tutaj! Nie! Skacz w bok! Skacz w bok! Okej, w końcu wychodzimy z tego lasu. W sumie już nic się na szczęście szczególnego nie działo. O kurde, ale tutaj jest ciężko, ale już widzimy drogę. Jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Patrzcie sami zresztą. Wow, co tu jest? Co tu jest? Płytki. A kurde, ale się przestraszyłem znowu. Najmniej nienazębne. Taki żart już po opuszczeniu emocji. To teraz został nam nie wiem ile, stary. Z kilometr jakiś. Przynajmniej wiemy, i gdzie będziemy tu na rowerach czasem. No, będziemy już w bazie. Będziemy już w bezpiecznym miejscu dla nas. Naprawdę się jaram. Szkoda tylko, że nie wzięliśmy namiotu, który był Karola. Nie wzięliśmy grilla, stary. No ale w sumie kosztowało 16 zł. Jestem strasznie podnięty już. No stary, jest trzecia. Która jest? Nawet nie wiem, bo się telefon już rozładował. Już dawno. Nie wiem, trudno określić tak naprawdę po tym wszystkim. No ale dobra, to w takim razie my teraz idziemy do bazy i widzimy się już właśnie w bazie. Mam nadzieję, że bez dalszych jakichś, nie wiem, cergieli. Pragnione miejsce. Udało się, w końcu się w miarę udało. Sery, spędziliśmy. O którym tam pojechaliśmy pierwotnie? My? Byliśmy tam około... Poszapociłem całą koszę, jest cała mokra od tego wszystkiego, sorry, tak jest zimno. Byliśmy około 19 na ruinach. Więc w końcu jesteśmy, chyba nigdy aż tak bardzo się nie cieszyłem wracając do bazy, mimo że to epickie miejsce. Ale no, po takiej nocy chyba każdy z was by się naprawdę cieszył wracając do domu. Dobrze, że sam wróciłeś. Dzięki stanie. Dwa razem jednak, udało się. Dobra, o. Okej, udało się otworzyć. Jest epicko. Dobra. O, baza. To wpadamy, tyk. O właśnie, lał deszcz przecież w nocy. Obczajcie. Jesteśmy
takimi durniami. Lało przez całą noc. My zapomnieliśmy, wychodząc zresztą na kilkanaście godzin z domu, zamknąć go. Patrzcie, co tutaj się dzieje. No pięknie, stary. Fajnie, żeśmy to załatwili. Kto będzie to sprzątał? Chyba nie mamy siły na to. Nie, nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj, stary. Teraz chyba idziemy bezpośrednio spać. Ja to sobie kempingi odpuszczę kilka lat. Zdecydowanie. Dobra, no to... Witajcie w bazie. Jak to się witam w bazie. No więc słuchajcie, skoro... Chodź szybko. A co się dzieje? Co się dzieje? Kurde, Łukasz. Co to jest? Co się stało? Stary, już chodź, chodź, wyjdźmy stąd. Drzwi są zamknięte na klucz? Nie, nie są, mogą tutaj wejść. O, stary, musimy się ukryć. O kurde, co to jest?